podnieść! Wybuchu Powstania Warszawskiego. W sposób szczególny pragnę powitać obecnych wśród nas członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Przemyślu, pana kapitana harcmistrza Mariana Kasprowicza oraz panią porucznik harcmistrzynię Alicję Kasprowicz. Witam parlamentarzystki, panią Wandę Nowicką, panią Joannę Szoring-Wielgus, panią Beatę Maciejewską, panią Katarzynę Kotulę, panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Witam pana wiceprezydenta miasta Przemyśla, pana Bogusława Świeżego, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Macieja Kamińskiego wraz z radnymi, pana naczelnika do spraw organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pana Ryszarda Cząstkę. Witam prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP, starszego chorążego sztabowego Józefa Bojarskiego. Witam przedstawiciela Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, pana Zdzisława Kilona. Witam reprezentanta Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ, pana Wiesława Curyło. Witam pana komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu, podpułkownika Roberta Bojarskiego. Witam delegację służb mundurowych 1 Batalionu Czołgów Żurawicy, 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu, Straży Pożarnej oraz Policji Państwowej. Witam przedstawicieli Związku Strzeleckiego Strzelec oraz mieszkańców miasta Przemyśla. Za chwileczkę zostanie odczytany rozkaz komendanta chówca ziemi przemyskiej. Związek Harcerstwa Polskiego, Komendant Chówca Ziemi Przemyskiej imienia Orląt Przemyskich. Przemyśl, 1 sierpnia 2021 roku. Rozkaz specjalny L3/2021. Druhny i druhowie,
Dokładnie 77 lat temu, o godzinie 17, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Po 5 długich latach krajowej okupacji mieszkańcy Warszawy podjęli nierówną walkę z doskonale uzbrojonym niemieckim okupantem. Pomimo heroizmu walczących, powstanie upadło, zaś wróg okrutnie zemścił się za ten zryw. Naszym obowiązkiem dzisiaj jest pamiętać o tych wydarzeniach, ludziach, którzy ginęli po to, abyśmy mogli żyć. Czuwaj, rozkaz podpisał harcmistrz Emilio Żuc, harcerz Orli. Szanowni Państwo, na tę okoliczność miałem przygotowaną krótką gawędę, ale myślę, że zamiast tej gawędy odczytam wiersz jednej z naszych druhen, druhny harcmistrzyni Janiny Fidy-Kuszpit, seniorki, dotyczący, związany z 1 sierpnia, z rocznicą Powstania Warszawskiego. Usiedliśmy na ławce nad Sanem, w pobliżu pomnika Orląt, co wspomina braterstwo, walkę o obronę naszych wschodnich granic. Podobnie jak w Warszawie walczyli strzelcy i harcerstwo. Kończy się piękny, upalny dzień. Nastrój staje się podniosły. Nadciągaj, a drużyny harcerzy ze sztandarami. Strzelcy, delegacje, organizacji, władze z kwiatami, jakby nagle spod ziemi wyrosły. Doniosłe słowa komendy harcerzy, hymn i cisza dookoła. Wzruszający głos syren przypomina, że wybiła tamta tragiczna godzina. Wszystko to dla upamiętnienia powstania sierpniowego w naszej stolicy. Gdy ruszyli młodzi powstańcy na wroga, płonęła Warszawa. Trwały walki na każdej ulicy. Wznosiły barykady nieletnich bez broni gromadka. Szaleńczo pragnęli zwycięstwa. Przelewali krew za ojczyznę. Z nimi sanitariuszka Małgorzatka. Przeważały niemieckie siły, miotacze ognia, naloty. Krwią zabawiały się Wisły brzegi. Ginęli waleczni z Woli, Mirowa, Ochoty. Obrońcy Warszawy. To powstańcze szare szeregi. Dzisiaj nie mamy już takich patriotów wiele. Niektórzy krytykują powstańców Warszawy. Kto nie przeżył wojny, choć życzył łatwo i wygodnie, często obce są mu wzniosłe cele. Uczestnicy tamtych walk i my, seniorzy, pamiętamy powstanie, wiersze i piosenki. Nie pozwólmy, by poszły w zapomnienia dal słowa powstańca, gdy umierał. Tylko mi, ciebie, mamo, żal. Drodzy kombatanci, szanowni organizatorzy, panie posłanki, panie pośle, panowie przewodniczący wraz z radnymi, dowódcy wojsk, szanowni państwo. Dziś w 77. rocznicę wspominamy ludzi, którzy choć wiedzieli, że to będzie trudne, nie bali się zmienić, próbować zmienić tamtą rzeczywistość. Rzeczywistość, w której żyli od kilku lat, z którą się nie godzili, a bardzo pragnęli wolności, bardzo pragnęli Polski. My dziś, gdy skończą się te syreny, te obchody, pójdziemy do naszych bezpiecznych, spokojnych domów. Ale to, że dziś żyjemy w bezpiecznej, suwerennej Polsce, zawdzięczamy także im. Musimy o tym pamiętać, jesteśmy im to winni. Przemyśl pamięta bohaterów Warszawy i nie przez przypadek stoimy przy pomniku Orląt. Orląt Przemyskich, bo ci powstańcy to takie orlęta warszawskie. Orlęta, które walczyły za Warszawę, ale pamiętały o Polsce. Pamiętały o wolności i o narodzie polskim. To także Przemyśl. Choć o tym nie mówili, wierzyli w to, że ta wolność będzie dla nas wszystkich. Choć w większości nie mieli broni, ale mieli nadzieję, mieli wiarę i bardzo chcieli zrealizować to, w co wierzyli. Historycy sprzeczają się co do sensu powstania. My nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Jesteśmy im to winni. Ogromnie buduje fakt, że jest tak dużo młodych ludzi tutaj. Pamiętajcie, że w większości powstańcy to byli ludzie w waszym wieku, bardzo młodzi, którzy
chcieli się uczyć, którzy chcieli mieć marzenia, którzy chcieli żyć w normalnym kraju. Wy dziś czerpcie jeszcze z tych powstańców, którzy żyją. Jest ich już około 500 tylko. Czerpcie z ich wspomnień, z ich doświadczeń. Budujcie swoją przyszłość na ich wzorcach. Nie można też nie wspomnieć o tym, jaką rolę odegrali powstańcy w powojennej Polsce. O tym, że budowali pokolenia, wpajając im poczucie odpowiedzialności za Polskę, honoru, wiary i godności. To także ich wielka zasługa. Przemyśl pamięta, bo Przemyśl zawsze pamiętał i Przemyśl zawsze będzie pamiętał. Cześć i chwała bohaterom. Proszę teraz delegację o złożenie kwiatów pod tablicą Szarych Szeregów. W pierwszej kolejności proszę weteranów, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, harcerzy oraz inne zebrane organizacje.
słońce. Понял. Это лучше.